Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwany Jarmark Bożonarodzeniowy. O tym pięknym przedsięwzięciu, pięknej inicjatywie opowiedzą dziś moi Państwa goście. A zaproszenie do studia telewizji Zabrze przyjęły dziś pani Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami także pani Mariola Sadłocha z Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam Panią serdecznie. Serdecznie witam. Pani dyrektor, wszystko rozpoczyna się już w najbliższy piątek, 2 grudnia. Od czego zaczynamy? Plac Wolności w tym dniu szczególnie ożyje już atmosferą przedświąteczną. Mikołaj, jak co roku zawita do Zabrza troszeczkę wcześniej, wielka parada Mikołaja, na którą czekają przede wszystkim najmłodsi, ale również rodziny, mieszkańcy, już, że tak powiem, jest dopięta na ostatni guzik. 2 grudnia Plac Wolności ożyje scenerią mikołajkową i przedświąteczną. O godzinie 14:30 wyruszymy w podróż już bajkową na Placu Wolności, gdzie będzie duża scena otwierająca czas jarmarkowy, czas przygotowania przed świętami. O godzinie 16:00 przyjedzie do nas Mikołaj wcześniej, jak zapowiadaliśmy. Będzie to wielka parada Mikołaja, która jest oczekiwana nie tylko przez tych najmłodszych, ale również przez ich rodziców. Wszyscy wspólnie od godziny 16:00 przebędziemy, że tak powiem, ulicę Wolności od Galerii Zabrze do Placu Wolności wraz z Mikołajem i jego świtą. Będą fajerwerki, będzie mnóstwo około mikołajowych atrakcji w tym czasie. I oczywiście na Placu Wolności spotkamy się wszyscy razem, żeby rozpocząć świętowanie i otwarcie jarmarku. To otwarcie, jak zwykle, będzie bardzo uroczyste. Zaprosiliśmy panią prezydent. W tym czasie odpalimy też miejską choinkę, którą mieszkańcy będą mogli zobaczyć, będą mogli sobie zrobić zdjęcia razem na tle choinki. Oczywiście to nie tylko jedyne atrakcje w tym dniu, bo jak wiecie Państwo, idą święta, to huczna impreza, gdzie na scenie są występy, nie tylko dzieci, ale również wszystkie animacje są związane właśnie już z tym czasem świątecznym, mikołajkowym. Będą z nami szczudlarze, będziemy mieć kilku animatorów, którzy nie tylko zapełnią czas, ale przygotowali wiele niespodzianek. Z tych niespodzianek może nie będę zdradzać wszystkich, ale w tym roku będzie karuzela wiedeńska dla najmłodszych dzieciaków i będzie świąteczna fotobudka z naszym tłem Idą Święta. Będzie można sobie zrobić zdjęcia myślę, w różnych odsłonach. Będziemy na to przygotowani. Będą również z nami anioły, będą również animatorzy, jak wcześniej wspomniałam. Także te maluchy i dzieci, które do nas przybędą, na 100% wyjdą z jakimś prezentem i na pewno będą zadowolone. Myślę, że ten dzień to dzień, w którym nie tylko ta impreza jest ważna, ale również to, że do Zabrza zjadą się wystawcy i rozpoczniemy jarmark. No właśnie, i tutaj chciałam Panią prosić o taką garść informacji, kto w tym roku z tych wystawców, na kogo możemy liczyć, co będziemy mogli kupić, skąd ci wystawcy do Zabrza przyjadą. Zapraszamy bardzo serdecznie od 2 do 22 na Placu Wolności. Faktycznie wybrzmi piękna, świąteczna atmosfera. Będziemy mieli 20 wystawców z całej Polski. Przyjeżdża do nas z Koniaków, Poznań. Przyjeżdżają, są też nasi zabrzańscy kupcy, których serdecznie też gościmy. Będzie można wypić dobrego grzańca o smakach korzennych, o smakach cynamonowych. Będzie można na miejscu kołacz węgierski wypiec w specjalnym piecu z różnymi przyprawami, na słodko, na ostro. Będą oczywiście ozdoby świąteczne, choinki sztuczne, duże, małe. Myślę, że każdy od 6-latka po 66-latka zrobi fajne świąteczne zakupy. W jakich godzinach ten jarmark będzie czynny? Zapraszamy serdecznie wszystkich od 10 do 18 każdego dnia. Zapraszamy w sobotę i w niedzielę. Kupcy będą na Państwa również czekać. Można zrobić sobie po prostu fajny spacer. Ulica Wolności będzie pięknie oświetlona.
sam jarmark, gdzie duża choina, brama świąteczna, domki zrobią swój klimat, więc zapraszamy cały tydzień od 10 do 18. No warto odwiedzić Plac Wolności, tym bardziej, że duże miasta, polskie duże miasta mają takie swoje jarmarki. No i my z całą pewnością możemy powiedzieć, że Zabrze także może poszczycić się takim pięknym jarmarkiem. Drodzy Państwo, to o czym rozmawiałyśmy wcześniej Pani Dyrektor, to wszystko będzie się działo drugiego, ale dosłownie kilka dni później, bo 6 grudnia kolejne atrakcje, przecież to Mikołajki. Tak, Pani Redaktor, tutaj Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości dba o tą stronę jarmarkową, natomiast Miejski Ośrodek Kultury zapewnia animację, aby wzmocnić nie tylko jarmark, ale również, aby nasi mieszkańcy w tych dniach mogli się dobrze pobawić i nie tylko kupić i coś dobrego zjeść, ale również poczuć już tą magię świąt. W Mikołaja 6 grudnia, również na Placu Wolności, tym razem myślę, że w odsłonie typowo mikołajowej, bo to jest dzień świętego Mikołaja, będziemy bawić się już od godziny 12. Tam wystąpią też nasze najmłodsze pociechy zabrzańskie, ale również przygotowaliśmy animacje i niespodzianki, mikołajkowe show. Wiemy też również, że będzie z nami Muzeum Techniki Wojskowej, ale dopiero od godziny 15. Będą pojazdy wojskowe, prawdopodobnie również czołg z Mikołajem przybędzie na Plac Wolności. Więc ja myślę, że tutaj ten dzień będzie również ciekawy i rozmaici jarmark. To wszystko w Mikołaja. Natomiast już pod koniec jarmarku, kiedy zbliżamy się coraz bliżej do świąt, proponujemy imprezę świąteczną. Również będziemy gdzieś o godzinie 14:30 na Placu Wolności, ale to już będzie impreza w takim charakterze bliżej, dużo bliższym świąt, więc ta atmosfera troszeczkę zbliży się w stronę kolęd, w stronę poczęstunku. Do Zabrza też harcerze przywiozą betlejemskie światło pokoju. Zostanie one przekazane właśnie na ręce Pani Prezydent, która przekaże je dalej mieszkańcom. Także myślę, że to również bardzo fajny akcent, kiedy wspólnie trzymamy się za ręce i śpiewamy już pieśni świąteczne. Jest to taki szczególny moment, kiedy również mamy dla mieszkańców pierogi. Możemy już porozmawiać o świętach. Będziemy zresztą mieć też choinki do rozdania. To dla tych starszych oczywiście wokół tego dnia nie zabraknie również też atrakcji dla tych maluchów i wiele prezentów, które przygotowaliśmy, wiele niespodzianek, bo święta to czas nie tylko refleksji i spotkania, a dla tych najmłodszych myślę, że święta to również czas rozdawania prezentów, niespodzianek i no, tego wszystkiego, czego na cały rok oczekujemy. Także animacje, warsztaty w tym dniu będą nam towarzyszyć, dzielnicowe ośrodki kultury się też w to zaangażują. Oczywiście nasze zabrzańskie placówki, niektóre oświatowe będą w tym dniu nam towarzyszyć. No i wiele, wiele dobrej muzyki i tradycyjnie również koncert kapeli Jaworowe Skrzypce w tym roku, ale jest to już tradycja, gdzie kapela góralska zagląda w tym czasie do Zabrza, także zaprosimy również na już taki, myślę, jasełkowo-wigilijny wieczór, gdzie będzie można wspólnie razem się pobawić. Oj, Szanowni Państwo, przed nami wspaniały, klimatyczny, magiczny, świąteczny grudzień. Będzie się działo. Zapraszamy już 2 grudnia w najbliższy piątek w godzinach popołudniowych. Proszę koniecznie odwiedzić Plac Wolności. No a potem już zapraszamy niemal każdego dnia na jarmark i oczywiście na wspomniane imprezy. Ja bardzo serdecznie dziękuję Paniom za przybycie do studia i za rozmowę. A Państwu dziękujemy już za uwagę i żegnamy się. Do widzenia.